Hania, wesprzyj mnie. Co? Jesteś zablokowana. Zadajcie to pytanie swoim rodzicom, którzy wędkują. Albo tego pytania nie zadawajcie, jeżeli nadal chcecie słuchać tego podcastu. Ktoś nam z tyłu dzwoni. Muzyk się w kimś obudził. Zapraszamy dzieci i ich rodziców do Dzieciandii, krainy, w której sprawy zwykłe dzieją się w sposób niezwykły. Miejsca, gdzie jest wesoło i kolorowo, radośnie i mądrze. Cześć! Co widzieliśmy wczoraj? Jaką rybę? Skate. Skate, czyli po polsku jaka to jest ryba? Płaszczka. Ale ona nie była taka duża, ale była większa niż dłoń dorosłego mężczyzny. Płaska z takim ogonem. Ale to jest to, co rozmawialiśmy jakiś czas temu, co nam mówiła jedna z naszych cioć. Nie będziemy mówić, która, bo może nie chcesz. Ale mówiła, że oni jeżdżą na ryby i że na terenie, na którym łowią te ryby, nie mogą tych ryb zabierać do domu. Tylko łowią je i wypuszczają z powrotem. No tak, bo ja to posłuchałem i mówię fajnie. Wiem, że tutaj też tak ludzie robią często, że łowią i potem wrzucają. Takie moje pytanie. A to nie jest męczenie zwierząt? No właśnie. Bo co? Bo oni je łowią na co, Hania? Na hooks. Czyli na haczyki, tak? Metalowe, ostre rzeczy, co naprawdę mogą zabić rybę. No i to im się wbija. Ktoś nam z tyłu dzwoni. Muzyk się w kimś obudził. Bo tu mamy na naszym molo pełno instrumentów takich. Tak, nagrywamy i siedzimy na naszym molem, bo jest piękna pogoda dzisiaj. Na naszym molu siedzimy, nad morzem. Molo chyba jest nieodmienne, ja nie wiem. Na molo. Na molu? Mola? Na molo. Molo? Na molu to byśmy siedzieli na takim wielkim owadzie. Dobrze, to siedzimy na molo. 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 A jak my nazywamy nasze molo po angielsku? Pier. Czyli? Pier. Molo. Na pirze siedzimy. Dobra, starczy. Po langle to się mówi. Siedzimy na pirze. Cicho. Wracamy do ryb. Poszliśmy z Hanią na spacer i poszłyśmy na nasze molo. A tam wieczorem zawsze jest bardzo dużo rybaków. Wędkarzy. Wędkarzy, o właśnie, nie rybaków, tylko wędkarzy. I taki tata z synem wyłowili właśnie skate, czyli płaszczkę. No i bardzo się cieszyli. Zrobili sobie nawet zdjęcia, wyciągnęli haczyk, pooglądali ją. My tam stałyśmy, tak patrzyłyśmy się i zastanawiałam się, w co on ją włoży. A on ją wziął i wyrzucił ją z powrotem do wody. I moje pytanie jest, zapytajcie się swoich tatusiów, na czym to polega? Czy to jest męczenie zwierząt, czy może nie? Ale tak mi się zdaje, że jest. Tak. No bo tak, słuchajcie, gdyby złapać rybę, no to po to, żeby, prawda, ją zjeść. Taki jest świat i my też potrzebujemy białka. No więc taką rybę zjemy, no ale okaleczyć ją i wrzucić ją z powrotem, no coś mi tu nie gra. No ale właśnie wujek nam mówił, ten, który łowi ryby, że oni mogą łowić te ryby, ale nie mogą ich zabierać. No to jest po prostu taka strefa męczeństwa ryb. Też tak mi się zdaje. Hania, też tak myślisz? No, tak, bo męczysz rybę, co jest zwierzęciem. Ostatnio właśnie w okolicach Hengesbri, nie wiem, czy widzieliście to w wiadomościach, pływał delfin. No. Naprawdę? Mhm. A co robili z nim? Nie tylko delfin, nic. Tutaj stwierdzono, że nawet rekiny podpłynęły. Tak, rekiny też takie malutkie pływają, ale pływał delfin. Co jeszcze, Hania? Powróciliśmy po wakacjach. Wielu z was do nas pisało i pytaliście się, czy jeszcze będzie nasz podcast. Tak, nasz podcast będzie jeszcze, Hania? Długo. Długo. Dużo się działo. No wakacje, wyjazdy, remonty. To jest raz, a dwa, miałam operację. A no w oku. Miałam operację oka, miałam usuwaną kataraktę i... I włożyli ci tam takie sztuczne oko jakby i teraz jesteś jak Terminator, jak cyborg jakiś, a nie żona. Tak, i teraz czekam na drugą operację, na drugie oko, ale to było niesamowite. Nagle, jak mi tam pan doktor wycinał, usunął mi kataraktę, czyli taką mgłę z oka i usunął moją, tak mi się zdaje, soczewkę, która była uszkodzona. I nic nie widziałam. Ja tak w panice mówię, nic nie widzę, nic nie widzę. A on mówi, spokojnie, patrz się w światło. Światła nie widzę. I wsadził mi nową soczewkę i było niesamowicie. I teraz czekam na drugą operację, na drugie oko. A kiedy to będzie? No już niedługo mam nadzieję, czekam teraz na list. Listy szare, białe, kolorowe, kapelusz przed pocztą zdej. I co dalej? I byczymy się nad morzem.
korzystamy z pięknej pogody, bo w tym roku w ogóle nie było lata. Było bardzo deszczowo. Lato mieliśmy tylko jak pojechaliśmy do Polski. Flight attendants, prepare for takeoff, please. No pompuj. Pompuj, pompuj. Mocno. Co tutaj masz, Aniu? Jabłka. A co to za jabłka? Zielone. Papierówki. I co będziemy z tego robić? Apple pie albo lody. Jabłecznik będziemy robić z budyniem. A dziadek ma taki specjalny kij do zrywania jabłuszek. Jej! Ale piękne, wow, idealne. Ja myślę, że trzeba wstrząsnąć tym drzewem i uciekać. Nie dźwigaj. Dźwigaj. Nie dźwigaj. Dźwigaj. I tak się będą kłócić, no. Powiedz mi, Hania, co my tutaj mamy? Daj, daj te jabłuszka. Mamy cały kosz jabłek. Mamy nektarynki. Mamy nektarynki. Mamy blueberries. I mamy kilka tomatoes. Mamy pomidorki i dużo małe. Berries. Lepiej jest ściągnąć niż dźwigać. Bardzo dobry pomysł, też tak zrobimy. To są te malinki, o których mówiliśmy chyba ostatnio, albo dwa odcinki borówki temu. Hania, zobacz, tutaj są. O, co to jest? Jakie włoskie? Dziadek, co to są? Laskowe. Laskowe. Orzechy laskowe. Widzisz, Hania, jak już widać, tutaj będą? Ale tutaj są. Gdzie są? O, patrz. No, już tutaj się zawiązały. No. Weź, mama, twoje koszyki i idź. Już idę. To jest śliwka. Śliwka i pomidory. A tutaj zobacz, winogrona. Groszek pięknie kwitnie. I co, z działki dziadka i babci przenieśliśmy się teraz na rynek we Wrocławiu. Zanim zjemy lunch, idziemy zobaczyć, czy możemy wejść na mostek czarownic. No tam. Hania, poczekaj na mnie. O, teraz jest czerwone światło. Wchodzimy gdzie? Na mostek czarownic w kościele świętej Marii Magdaleny we Wrocławiu. Uważaj. Nawet nie chcę wiedzieć, ile jeszcze przed nami. Tutaj niegrzeczne dzieci wyrzucają. Mostek pokutnic, czyli mostek czarownic. Popularna nazwa łącznika w formie mostu łączącego na wysokości ostatniej kondygnacji obie wieże katedry świętej Marii Magdaleny we Wrocławiu. Istnienie tego łącznika wzmiankowane jest po raz pierwszy w 1459 roku, krótko po ukończeniu budowy obu wież. Znajduje się na wysokości około 47 metrów od początku, pełni funkcję punktu widokowego. Był kilkakrotnie odnawiany, m.in. w 1632. Mostek spłonął wraz z wieżą w nocy z 22 na 23 marca 1887 roku podczas pokazu fajerwerków. Zobacz, jak to jeszcze wysoko. O, jejciu, jejciu. O, Boże, Boże. Zobaczymy, czy będzie łatwiej w dół iść. Jesteśmy? Miasto z Piasta. Ale w jakim miejscu jesteśmy? W Kolejkowie. Jesteśmy w Kolejkowie, tak? Po raz kolejny, bo jest to twoje ulubione miejsce we Wrocławiu, które zawsze chcesz zobaczyć. No, prawda. I w tym roku jest, zamiast wystawy Lego, jest coś innego. Jak to się nazywa? Miasto z Piasta. I to z piasku, tak? Tak. I tutaj jest piasek, jeżdżą też kolejki. I wszystko jest zrobione z piasku. To jest takie małe miasto zrobione z piasku. Mhm. I to naprawdę to jest wszystko, co wszystkie śmieci, co my zostawimy. I zrobili to. Co? Co? Widzisz? Mama, there's a real banana. Ty leci, no, widzisz? Ale ty jesteś spostrzegawcza, szok. A powiesz mi, co to są za dwie postacie tam? Te dziewczyny? No, pamiętasz? Nie. Gdzie wczoraj byłyśmy? Na mostku? Na mostku Wiedźm. Na mostku Czarowic w kościele świętej Marii Magdaleny. No dobra, idziemy dalej. Tutaj można coś nacisnąć, dobra. Hania. Nacisnęłam. Czuf, czuf. A skąd on się wziął?
Ja go nie widziałam. Ty go widziałaś? Nie. Jak on dojechał? A tutaj jest piaskowy zamek i żołnierze walczą. Ale fajnie to jest zrobione, zobacz. I tam zobacz na górze. Aha. They're using... Słuchajcie, musicie to zobaczyć. Chyba do końca września jest wystawa Miasto z piasku. Naprawdę warto, jak jesteście we Wrocławiu. Piraci. Piraci. Lody, lody dla ochłody. Rewelacja na Bałtyku. Lody, popcorn, kukurydza. Lody, popcorn, kukurydza, pierogi na ciepło. Ale fajna wystawa. Mi też się bardzo podoba, no. Kolejkowo to nie tylko wystawy. Okazuje się, że takich wystaw jak Miasto z piasku, czy ostatnio jak było Lego, jest kilka w roku. Pani zachęcała nas do odwiedzenia także kolejkowa w Gliwicach. Wyszłyśmy i pani się zapytała, czy chcemy wziąć udział w takim quizie, w takim... Pani nam zadawała pytania. I powiedziała, że na sam koniec dostaniemy jakąś niespodziankę. Nie spodziewaliśmy się nie wiadomo czego, no tam nie wiem. No i odpowiedziałyśmy, trwało to krócej niż 2 minuty. Pani była bardzo miła, zadawała pytania jakie, pamiętasz? Skąd wiemy o kolejkowie? Z jakiego miasta my jesteśmy? Jakiej strony? Na jakiej stronie znalazłyśmy? Pani była zaskoczona, że już byłyśmy 3 razy na wystawie kolejkowo. Mhm. No i na sam koniec dostałyśmy taką dużą torbę z różnymi gadżetami. I dostałyśmy taki właśnie puszkę na zbieranie pieniążków. Dostaliśmy zawieszkę na klucze. No albo na łuczy spas, co ja mam. Taką bransoletkę na rękę kolejkowo. No i co najważniejsze, Hania, dostałaś? Gingerbread man. Wielkiego piernika ze znakiem kolejkowo, tak? Dwa. I taki ginger, piernikowy pan. Piernikowy. Ale super. Kolejkowo, dziękujemy jeszcze raz. Ja kocham kolejkowo. Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało. Dla mnie to... Mało! Dla mnie to mało, mało. 3, 2, 1. Okapi. To odkryte na początku XX wieku zwierzę jest najbliżej spokrewnione z żyrafą. Zamieszkuje tropikalny las Ituri w kotlinie Kongo. Ołów tam uciekł sobie w cień. No jak zaczęłyśmy nagrywać Wyjca Czarnego, to przestał wyć, tak? Wilk, którego nie ma. W pewnej wiosce na wyspie Hokkaido, Japonia, postawiono pomnik, by uczcić ostatniego wilka zabitego 23 stycznia 1905 roku. Tym samym wilki stały się gatunkiem wymarłym w tej części świata. Na pomniku istnieje inskrypcja: idę z tym wilkiem, którego już nie ma. Żubr występuje w puszczy. Żubr niewiele się zmienił od czasów epoki lodowcowej. Jego przodkowie zamieszkiwali między innymi Europę, żyjąc obok mastodontów, olbrzymich leniwców i tygrysów szablozębnych. Na świecie żyje około 3200 żubrów. Gdzie jesteśmy w tej chwili? Suli Strowiczki. To jest to źródełko? Tak, to jest to źródełko, tatusiu. Tak, tutaj jest takie źródełko, płynie sobie i my będziemy szły tam do góry i tam będzie nasze źródełko. I przechodzimy teraz gdzie? Do Narnii. Albo do Dzieciandi. Albo do Dzieciandi. O, nie. Nie można spożywać wody. Tego się nie spodziewałam. Rozpadało się na dworzu, co? No, bardzo. Ale pada. Fajnie było dzisiaj, gdzie byłyśmy? Pamiętasz tą nazwę? Suliczki. Sulistrowiczki, tak? Uh-huh. Pojechaliśmy najpierw do takiego źródełka, ale niestety nie było zamknięte, ale była informacja, że nie wolno pić wody, ponieważ coś tam w tej wodzie niby znaleźli. Ale coś, ta informacja mi się nie podobała.
ostatnia informacja na ten temat była w 2012. No muszę to sprawdzić jeszcze. Ale w Sulistrowiczkach jest takie właśnie źródełko, gdzie zawsze piliśmy stamtąd wodę. No nic. Potem pojechaliśmy też w Sulistrowiczkach nad jakiś zalew. Coś takiego. A no, zalew. A potem pojechaliśmy dalej na sady i wiry, ale skręciliśmy w sady. Obok, po prawej stronie mieliśmy Sobótkę i pojechaliśmy do zamku. Ale ty już zasnęłaś, tak? Co? No, wiesz, że byłaś w tym zamku? Ale i tak nie weszliśmy. Nie, nie weszliśśmy do środka. Siedziałyśmy w samochodzie, a dziadek... Widziałam. No, dziadek poszedł rozmawiać z panami, bo okazało się, że zamek jest zamknięty, bo jest renowacja. No i potem co? Wróciliśmy tutaj. Teraz się relaksujemy, a za oknem pada deszcz, pada deszcz. Para deszcz. Jedziesz na wycieczkę do takiego małego zameczku, tam będziecie przez 3 dni i będziecie odgrywać różne scenki związane z... World War II. Z drugą wojną światową. Czyli z Narnią, tak? Kto będzie no, Aslanem? No, coś takiego. Dobrze, kończymy nasz podcast. Niedługo znowu się usłyszymy i zapraszamy Was do subskrybowania. W ogóle dziękujemy, bo mamy 2 nowych subskrybentów na YouTubie. Mamy Was w łącznie 51 osób. Okej, kończymy. Pa, pa! Pa, pa! Pa, i tak dotarliśmy do końca dzisiejszego podcastu. Koniecznie porozmawiaj o tym podcaście ze swoimi przyjaciółmi. Jeśli zaś chcesz się z nami skontaktować, to napisz e-maila na adres dzieciandia@gmail.com. Do usłyszenia! A to była Dzieciadia, podcast dla sywskich. Koniec! To wszystko, pa!